Niestety nie stać włodarzy Boca Juniors na zatrzymanie tego znakomitego zawodnika, który jakoś nie może zrobić tak do końca furory na Starym Kontynencie. Pamiętamy, nie za bardzo tolerowany w składzie przez Luisa Van Hala, gdy przyszedł do Walencji. Nie wiem, czy ten przestrzelony rzut karny. W każdym razie skłócony jest i z działaczami, i z piłkarzami. Żółta łódź podwodna, czyli Villarreal, nie za bardzo w serii Kerme, ale on został tylko wypożyczony. Głównie chodzi oczywiście o pieniądze. Jak mówią działacze, prezes Boca Juniors, nie stać ich na taką garzę, jaką muszą płacić Riquelme. No i stąd będzie ten rok. Ibarra. Ponownie on. Riquelme. Riquelme! Ach, proszę Państwa, to jest cały Riquelme. Siódmy gol tego gracza w tej edycji Copa Libertadores. Myślę, że mają mu za co dziękować. Podelektujmy się tym strzałem akcją. Trudno winić bramkarza Gremio o błąd. Strzał był z pierwszej piłki, zaskakujący. Cudowne uderzenie. Myślę, że prezes się zastanawia, może by zebrać tę kasę jednak i tego Riquelme zostawić, ale myślę, że transmisja jest nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach europejskich, które stać może na kupno Riquelme z Villarreal. Niech podzieli te pieniądze, które trzeba wyłożyć. 15-20 milionów euro, to jak na bramkarzy zawrotne sumy. Riquelme. Palacio, Palacio. A Riquelme! Ale tam był faul, bramka nieuznana. Czy uznana? Uznana. Myślę, że teraz już nie ma wątpliwości. No już nie ma żadnych wątpliwości. I nie ma wątpliwości, kto jest ojcem tego sukcesu, kto jest największą gwiazdą. Boki, dwa gole dzisiaj, jeden gol tydzień temu. Jeśli tydzień temu mówiono o magicznym Romanie, o... Tak, ale to jest warto zwrócić uwagę, Marcin, na no, zupełnie odmienną grę bramkarzy. Ósmy gol Riquelme w tej edycji Copa Libertadores. Sygnalizowali, jak widzieliśmy tam obrońcy, że byli faulowani, ale żadnego faulu. Dokładnie jak widzimy, 8:80 minuta, Juan Riquelme na pożegnanie z Boca Juniors. W sumie 5 bramek. No można powiedzieć, że jak nie autorstwa, to współautorstwa.